Osobiście pomagał proboszczowi w załatwianiu trudnych spraw związanych z wyrobieniem dokumentów rejestracyjnych, technicznych paszportów na kościoły oraz budynki parafialne oraz dokumentację związaną z użytkowaniem ziemi w Skale Podolskiej, Łosiaczu, Burdiakowcach i Bereżance. Ileniuk Zofia z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łużanach. Poprzez całe swoje życie pani Zofia była i jest bardzo zaangażowana w sprawy kościoła. W latach 1989-1990 opiekowała się schorowanym księdzem Franciszkiem Krajewskim. Przez długie lata była zaangażowana w odnowienie kościoła w Łużanach. Jest wzorem pobożności i wierności kościołowi dla miejscowej wspólnoty parafialnej. Mimo wiekowych niedoległości regularnie przystępuje do sakramentów świętych, bierze udział we mszy świętej oraz służy pomocą biednym i potrzebującym. Iwać Olena z parafii świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Rawie Ruskim. Pani Olena jest organistką parafii oraz jest bardzo zaangażowana w życie parafialne. Kołcz Bogumił. W związku z przypadającym w tym roku 30. rocznicę wznowienia struktur Kościoła katolickiego w Ukrainie, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, przyznał również odznaczenie za osobiste zaangażowanie w odbudowie materialnej Kościoła, a mianowicie kapitalny remont kurii metropolitalnej we Lwowie, a także prace remontowe w kościołach i budynkach parafialnych w Krakowcu, Glinianach, Stryju, Czcieńcu i wielu innych miejscowościach. Mazurkiewicz Ireneusz, rocznicę wznowienia struktur Kościoła katolickiego na Ukrainie, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, przyznał również odznaczenie za osobiste zaangażowanie w odbudowie materialnej Kościoła, a mianowicie rozbudowę ośrodka archidiecezji lwowskiej w Żuchowicach, a szczególnie za kapitalny remont budynków, w których znajduje się obecnie Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne, Dom Pielgrzyma, Dom Seniora. Na dzień dzisiejszy pan Ireneusz prowadzi budowę ośrodka diecezjalnego w Chmielnickim. W jego imieniu odbierze ksiądz Jan Zając. Peszes Andrzej z parafii Bazyliki Metropolitalnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lwowie. Pan Andrzej jest osobą od dawna związaną z parafią katedralną. Na przełomie lat 80. i 90. pomagał w załatwieniu formalności administracyjnych, reprezentując parafię w urzędach państwowych. Jako emeryt podjął obowiązki zakrystianina oraz stróża nocnego. Jest członkiem Straży Katedralnej oraz angażuje się w działalność Lwowskiej Rady Rycerzy Kolumba. Poprzez swoją postawę daje wspaniały przykład młodszym pokoleniom. Szewcowa Leonia z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dolinie. Od momentu odzyskania kościoła w Dolinie aktywnie zaangażowała się w dzieło odbudowy kościoła. Również osobiście pracowała przy pracach remontowych kościołów w Bolechowie i Kałuszu. Ponadto pomagała w załatwieniu wszelkich formalności związanych z dokumentacją i zezwoleniami. Każdego dnia od 28 lat codziennie otwiera świątynię, sprząta i dogląda kościół, opiekuje się chorymi, prowadzi dokumentację związaną z opłatami komunalnymi. Wróbel Jacek. W związku z przypadającą w tym roku 30. rocznicę wznowienia struktur Kościoła katolickiego w Ukrainie, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, przyznał odznaczenie za osobiste zaangażowanie w odbudowie materialnej Kościoła, a mianowicie budowa Kościoła pod wezwaniem świętego Jana Pawła II w Sokolnikach, a także prace remontowe w kościołach, kaplicach i budynkach parafialnych i zakonnych, a mianowicie we Lwowie, Brzuchowicach, Olesku, Kulikowie, Zaleszczykach, Zablotowie oraz w innych miejscowościach. Chór Katedry Lwowskiej imienia świętego Jana Pawła II. Zespół ten jest najstarszym z istniejących obecnie w środowisku polskim we Lwowie zespołów chóralnych. Powstał w 1971 roku. Działa nieprzerwanie przez 50 lat pod kierownictwem założyciela i dyrygenta Bronisława Pacana. Regularnie w każdą niedzielę i święta śpiewa przede wszystkim w macierzystej świątyni, czyli w Bazylice Metropolitalnej.
У сierpniu również ważne wydarzenia, uroczyste nabożeństwa, transmitowane przez telewizję lokalną i polską. Wielokrotnie chór katedry lwowskiej wyjeżdżał z koncertami za granicę. Dwukrotnie chór wystąpił w obecności papieża, dzisiaj świętego Jana Pawła II, którego w 2005 roku pobrał sobie za patrona. Sławek medal.